Kasiu, pięknie wyglądasz. Schudłaś. No wszyscy tutaj pięknie wyglądamy, bo jak na pokaz Mariusza Przybylskiego przystało, to było takie wydarzenie, no piękne, minimalistyczne, zachwycające, stylowe. Tacy właśnie jesteśmy tutaj. Tak. Pokaz Mariusza Przybylskiego był piękny, stylowy i taki anielski. Ja myślę, że raczej kosmiczny, tak bym to nazwała. Kosmiczny też. Miałam wrażenie i surrealistyczny. Miałam wrażenie, jakbyśmy się znaleźli na pokładzie jakiegoś niesamowitego statku kosmicznego, wybierającego się na wspanialszą niż nasza Ziemia planetę. Ale też w Twoim życiu też się pewnie dzieją nowe rzeczy. Ja już powiedziałam, że o moim życiu prywatnym publicznie nie będę dyskutować. Ale nie będę dyskutował z Tobą o życiu prywatnym. Widziałam program, w którym poprawiałaś urodę. Dlaczego dałaś się na to namówić? A nie wiem, o czym mówisz. Zupełnie nie wiem, o czym mówisz. Gazety pisały o takich sprawach. Zupełnie nie wiem, o czym mówisz. W ogóle wiesz co, nie interesuje mnie to, co piszą gazety. Szczególnie gazety. Dobrze, to może porozmawiam o Twoich planach, bo za Tobą role filmowe, przed Tobą pewnie też. Jesteśmy po pokazie mody Mariusza Przybylskiego i myślałam, że będziemy rozmawiać tylko o tym. To porozmawiajmy jeszcze chwilę o pokazie mody. Myślę, że już skończyliśmy tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.